Portal WRC.pl. Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu. Witam rodziców, witam uczniów. W związku z tym, że dochodzą do mnie słuchy, że uczniowie są stęsknieni za budynkiem szkoły, za przyjaciółmi i za tym, że się spotykają tutaj razem, postanowiliśmy wspólnie tutaj z panem redaktorem nakręcić krótki film a propos tego, co się dzieje, jakie wprowadzamy zmiany i to, że pracujemy i w oczekiwaniu na was wprowadzamy ulepszenia. Pierwszym elementem, który zmieniamy, jest biblioteka, a bliżej miejsce biblioteki. Wcześniej biblioteka była w piwnicy szkoły, była umiejscowiona koło klasy perkusji i koło klasy trąbki. Było to miejsce dość hałaśliwe, więc między innymi z tego powodu też przynieśliśmy bibliotekę koło portierni. Biblioteka będzie wyposażona w sprzęt komputerowy i mam nadzieję, że wreszcie będzie spełniać funkcję nie tylko miejsca, gdzie można wypożyczyć książkę, ale także miejsce, gdzie będzie można realizować jakieś projekty z naszym panem Romanem Budzyńskim, który teraz jest bibliotekarzem i będzie można realizować projekty i ciekawe pomysły. Zakupiliśmy nowy sprzęt komputerowy, jest szafa, która mam nadzieję, że z biegiem czasu będzie się zapełniała różnego rodzaju książki, które będzie można podczas przebywania w bibliotece używać i zapoznawać się, czytać. Kolejnym elementem, który został zmieniony, który został wprowadzony, jest wyposażenie sali do przedmiotów teoretycznych. Monitor, który będzie używany podczas lekcji, jest to monitor 65-calowy. Uczniowie oraz nauczyciele zaczynają używać coraz częściej takich programów do edycji nut, do pisania małych, krótkich utworów, takich jak MuseScore i Sibelius. Więc na pewno pani, która prowadzi zajęcia w tej sali, wykorzysta to, aby wprowadzać nowości na zajęciach. Zakupiliśmy również do szkoły dwa nowe pianina. Dzięki temu będziemy mogli stworzyć, w zasadzie już zostały stworzone, dwie klasy na części hotelowej. Była to część, która nie była używana, a w tej chwili będzie tutaj klasa skrzypiec, to jest pierwsza, a w drugiej klasie będą odbywały się zajęcia pianina. Mam nadzieję, że ten wirtualny spacer, który zrobiliśmy po szkole, pozwoli wam przypomnieć miłe chwile, które spędzaliście w tym budynku, a zmiany, które wprowadziliśmy, zachęcą was do powrotu do szkoły i mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy zdrowi w najbliższym czasie.